thank you Pięci, którzy zwyciężyli szatana, to tytuł naszego minicyklu. Więcej znajdziecie w książce o tym samym tytule: Saints Who Battled Satan. Wśród zwycięzców złego ducha są kobiety, ale są mężczyźni, są postacie znane i nieznane, są wielcy herosi i anonimowi chrześcijanie. Każdy z nich odniósł zwycięstwo mocą Jezusa Chrystusa. Przy wsparciu Matki Najświętszej i świętego Michała Archanioła. Dzisiaj najpierw o świętym Antonim pustelniku. To wielki duchowy mocarz. Po pierwsze, żył na pustelni, a na pustelni na pewno nie wytrzymają ludzie, którzy są mięczakami. To jest miejsce dla ludzi wielkiego ducha. Ludzie wielkiego ducha nie wyrastają pod pierzyną, pod workiem dolarów, aby zwyciężać w walce z Szatanem trzeba być mocnym. I tej mocy święty Antoni nabywał na pustelni, ale nie walczył sam. Walczył mocą Chrystusa. O Jego zmaganiach opowiada przede wszystkim święty Atanazy. Diabeł atakował świętego Antoniego na różne sposoby. Najpierw starał się go odciągnąć od astezy i próbował skłonić do głębszego zaprzyjaźnienia się z przyjemnościami tego świata, które z natury są dobre, ale pustelnikowi utrudniają Boże życie. A zatem, pragnienie sławy, przyjemności, żądza pieniędzy. Tego typu pokusy zostały z łatwością odparte przez Antoniego. A zatem diabeł przystąpił do drugiej rundy. Został pokonany przez niezłomność, radykalność, przez wiarę i ciągłe modlitwa Antoniego. A zatem łapie go na pokusę nieczystości. Podsuwa mu nieczyste myśli. Na tą przynętę diabeł. Wcześniej zyskiwał wielu świętych, ale Antoni jest mocniejszy. Odgania je modlitwami, postami, wyrzeczeniami, silnymi aktami wiary. Wówczas zły duch przemienia się w kobietę. Wiemy, że złe duchy mogą przyjmować różne postacie, podobnie zresztą jak święci aniołowie. Ale Antoni ma w sercu Chrystusa i jego mocą zwycięża. Pomaga mu w tym także rozważanie rzeczy ostatecznych, jak chociażby potępienia, groźby przebywania w piekle, groźby ognia i wiecznej męki. Takie rzeczy też czasami nam pomagają. Ale diabeł nie rezygnuje, walka duchowa trwa, nie przestaje zastawiać nowych pułapek. Antoni też nie przestaje czu czuwać, nie lekceważy modlitwy. Surowej astezy. Diabeł wobec tego chce go zniszczyć. Skoro nie chcesz mnie słuchać, to cię wprowadzę do krainy śmierci. Antoni leży na ziemi. Wydaje się, że jest martwy, pobity przez szatana. Ale tak się nie dzieje. Pan Bóg ocalił mu życie. Wobec tego diabeł próbuje go zastraszać. Złe duchy przemieniają się w zjawy, w różnego rodzaju zwierzęta i gady: niedźwiedzie, leopardy, byki, węże, żmije, skorpiony, wilki. Antoni słyszy niebezpieczne głosy, ryki, zwierzęta goranią, kopią, ale on po prostu z nich drwi. Skąd miał tą moc? Od Chrystusa. I to jego zmaganie jest nagrodzone. Pan mówi: Byłem z Tobą, widziałem Twoje zmagania na pustyni, wzmocniłem Cię jeszcze bardziej. Po dwudziestu latach Antoni opuszcza pustynię, służy potrzebującym, ale jest mocny Bogiem, dlatego do niego ustawiają się ludzie prosząc o egzorcyzmy. I oto Antoni nie tylko nie uległ pokusom złego ducha, nie tylko zwyciężył z szatanem, ale nadto go wyrzuca z ludzi opętanych i cierpiących. Mało tego, jego przykład pociąga innych, oto pustynia zapełnia się nowymi mnichami, którzy sami zwyciężają w potyczce ze złym duchem i niosą wyzwolenie innym. Oto jak walczył i zwyciężał święty Antoni z pustelni. Drugim świętym, o którym warto wspomnieć, jest święty ojciec Pio. Znamy go bardzo dobrze. Wiemy, jak był obdarowany przez Pana Boga, ale dobrze wiemy także, jak był kuszony i nienawidzony przez złego ducha, bo Upadły anioły nienawidzą świętych, dlatego że im psują robotę. Wyciągają ludzi z ich szponów, prowadzą ich do zbawienia, dlatego chcą ich unieszkodliwić. Święty Ojciec Spio, już w dzieciństwie ma wizję Pana Jezusa, Matki Bożej, Anioła Stróża. W piętnastym roku życia ma niezwykłą wizję, która pomagała mu, w jego dalszym życiu widzi majestatycznego młodzieńca promieniącego słońcem. To Chrystus, powiada mu, musisz walczyć, jak dzielny wojownik. Widzi też dwie grupy ludzi: jedna jest ubrana na biało, druga na czarno. Dostrzega również olbrzyma, który dysponuje wyjątkową mocą. Podejmuje walkę. Zachęcany przez owego pięknego młodzieńca i zwycięża. Ludzie ubrani na biało nagradzają go aplauzem, oklaskami, a ci ubrani na czarno rozpraszają się w poczuciu porażki. Biały młodzieniec wkłada mu na głowę zwycięską koronę. Słyszy wtedy ojciec Pijo słowa Chrystusa: walcz dzielnie. I nie wątp w moją moc, nie obawiaj się tego strasznego wroga. Święta Perpetua odniosła jednorazowe zwycięstwo w tych godzinach, kiedy była kuszona i ocaliła swoje życie duchowe, oddając swoje życie doczesne. Ale ojciec Pio jest kuszony całe życie. Jego walka trwa wiele rund. Tu nie ma mowy o natychmiastowym nokaucie. A zatem jego zapiski duchowe, listy oraz świadectwa innych mówią, jak zły duch go atakował. Między innymi objawiał się pod różnymi postaciami. Był to między innymi czarny pies. Te postaci przy, przy postacie przybierały wyjątkowe kształty. Czasami były uzbrojone, przeraźliwe, straszne. Nieraz ojciec Pio doświadczał ich fizycznych ataków. Widział złego ducha pod postacią lwa, niedźwiedzia, także węża. Ale walczył i zwyciężał. Był wyrzucany z łóżka jego współpracia Słyszeli w nocy krzyki i wycia w jego pokoju. Czasami znaleziono go bardzo pobitego, a nawet nagiego, bo złe duchy zdarły z niego szatę. W pokoju panował bałagan, czasami kierowano wobec niego groźne wyzwiska, ale on był mocniejszy, mocniejszy mocą Chrystusa. Tak to opisywał. Odkrywał, że Pan Bóg nad nim czuwa, dawał im ochronę, a czasami zły duch objawiał mu się jako postacie świętych, nawet Matki Bożej, jego spowiednika, anioła stróża, czyli jako tak zwany anioł jasności, który naprawdę był aniołem ciemności. On się tylko ubrał w szatę anioła jasności. Po czym ojciec Pio rozeznawał, że to nie są dobrzy aniołowie, albo nie są to postacie świętych czy błogosławionych. Odczuwał wtedy jakąś dziwną duchową odrazę, a kiedy kazał tym świętym postaciom chwalić Pana Boga, mówiąc chociażby niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie były w stanie tego uczynić. To była dla Niego droga rozeznania, że jest to upadły anioł, a nie ktoś święty. Ojciec Pio sam zwycięski niósł zwycięstwo innym. Wiele razy odprawiał egzorcyzmy, wyrzucał złe duchy, a wielką moc miała jego msza święta. Zły duch potrafił go pobić, aby zrobić wszystko, aby ten świątobliwy mnich nie stanął przy ołtarzu. Jego walka była zwycięska. Warto i Antoniego, i Pio prosić o wsparcie. Przede mną i przed Tobą niejedna walka. Diabeł ma cały katalog różnych pokus, ale w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami.